Borowina jest jednym z najcenniejszych darów natury. Złoża, z których pochodzi, zaczęły się formować około 10 tysięcy lat przed naszą erą, po ustąpieniu lodowca. Powstały z obumarłej roślinności bagiennej i występuje w Europie Środkowo-Wschodniej. Niezwykłe właściwości borowiny z jeziora Saki są spowodowane zamknięciem zatoki na Półwyspie Krymskim i powstaniem jeziora o wyższym zasoleniu niż w morzu, które spowodowało ustanie wszelkich śladów życia w wodzie jeziora. Rozkład materii organicznej wraz z ziemią i gliną wytworzy peloid o niezwykłych właściwościach odżywczo-leczniczych oraz bakterio- i grzybobójczych. Błoto mineralno-iłowe powstało na skutek erupcji wulkanicznych oraz pęknięć tektonicznych, które zostały zalane wodą z Morza Czarnego. Dzięki połączeniu pyłu wulkanicznego, bogatego we wszystkie mikro- i makroelementy, z wodą morską, powstał unikalny muł, osadzający się na dnie. Krymskie leczenie borowiną było znane już w V wieku przed naszą erą, w czasie panowania Herodota. O efektywności tego sposobu leczenia świadczy nie tylko tysiącletnia praktyka medyczna, ale także dzisiejsze doświadczenia krymskich uzdrowisk Saki i Ewpatorii. Wpływ borowiny na nasz organizm nie narusza rozwoju jego naturalnej ewolucji, lecz poprawia parametry ważnych dla życia procesów i normalizuje je. W odróżnieniu od leczenia przy użyciu preparatów chemicznych powodujących niepożądane skutki uboczne, stosowanie borowiny jest bezpiecznym i wysoko efektywnym sposobem leczenia rozmaitych chorób. Jak wskazuje wieloletnia statystyka medyczna, trudno znaleźć odpowiednik dorównujący wspaniałym rezultatom stosowania borowiny w przypadku neurologicznych, urologicznych, ginekologicznych i wielu innych chorób. Dzięki zbalansowanym mineralnym i organicznym czynnikom borowina posiada przeciwzapalne, odczuleniowe, przeciwdrobnoustrojowe, wyciągające, odżywcze i regenerujące właściwości. Bakteriobójcze cechy borowiny powodują skuteczne zahamowanie rozwoju pierwotniaków i grzybów w przypadku paciorkowców, gronkowców lub pałeczek ropniaka. W kosmetycznym aspekcie borowina lecznicza ma właściwości oczyszczające i odmładzające. Poprawia ukrwienie skóry i jej elastyczność, stymuluje procesy regeneracyjne, stabilizuje przemianę energetyczną i normalizuje balans tłuszczu, co sprawia, że skóra jest gładka i jędrna. Statystyka efektywności leczenia borowiną pacjentów w sanatorium Saki i Ewpatorii od 1968 roku do 2001 wykazała skuteczność leczenia bezpłodności u kobiet w 42%, reumatyzmu w 67%, chorób neurologicznych w 69%, chorób systemu oporowo-motorycznego w 72%, chorób stomatologicznych w 87%, chorób skóry w 96%, zapalnych chorób ginekologicznych w 98% oraz chorób męskich w aż 99,1%. Jest to niewątpliwie sukces w leczeniu wyżej wymienionych chorób przy zastosowaniu borowiny z jeziora Saki. Zdaniem uczonych, zawarte w borowinie aktywne chemicznie i biologiczne komponenty przenikają do ciała przez skórę i wywołują wpływ na funkcję różnych organów, powodując ogólną reakcję organizmu, prowadzącą do wyzdrowienia. Przed zewnętrznym zastosowaniem borowiny należy ją rozgrzać do temperatury od 38 do 42 stopni Celsjusza. Przez umieszczenie pojemnika z borowiną w wodzie o temperaturze od 60 do 70 stopni i odczekać od 15 do 20 minut. Rozgrzaną do odpowiedniej temperatury borowinę należy nanieść na chore miejsce na ciele. Długość procedury zależy od ogólnego stanu organizmu, temperatury borowiny i wieku. Po zakończeniu zabiegu borowinę ściągamy z ciała i obmywamy to miejsce roztworem soli morskiej lub ciepłą wodą i osuszamy ręcznikiem. Miejsce aplikacji należy owinąć suchą, wełnianą przepaską lub kocem dla zachowania ciepła i koniecznie odpocząć nie krócej niż 30 minut. Wierzcie w standardowy sposób leczenia borowiną, a rezultaty nie każą na siebie czekać. Borowina z jeziora Saki to bardzo przydatny produkt nie tylko dla praktykujących lekarzy i ich pacjentów, ale dla wszystkich, którzy pragną chronić i wzmocnić swoje zdrowie i na wiele lat przedłużyć swoją młodość i urodę. Jeśli uważasz, że informacje, które usłyszałeś w filmie, są ważne i przydatne, podziel się nim z innymi i nie zapomnij subskrybować naszego kanału.